Gdyby ktoś mi powiedział, że tuż przed premierą książki, w największym chaosie, w największej możliwej ilości roboty, ja rzucę wszystko i po prostu ucieknę, to bym powiedziała, że to niemożliwe, bo to w ogóle nie jest podobne do mnie. Ja tak nigdy nie robię. Ja zawsze zostaję do końca, zawsze wszystko jest najważniejsze, tylko nie mój odpoczynek. I wiecie co? Gdybym założyła się o coś, na przykład o moją rękę, to już bym tej ręki nie miała. Bo spakowałam się i po prostu uciekłam. I wy dzisiaj uciekacie razem ze mną. Wiecie, jak mówi się, że podróże kształcą i ja się z tym zgadzam, chociaż nie jestem instagramową podróżniczką i ja wcale tak nie lubię jakoś super podróżować i zazwyczaj podróże uczą mnie tego, że najbardziej lubię swój dom i najbardziej lubię po prostu być u siebie w swoim domku, ze swoim jedzeniem i ze swoim wszystkim. Natomiast rzeczywiście w tej podróży, którą mam teraz, uczę się też czegoś innego, a mianowicie wyciągać kij z tyłka. Hiszpanie mają w sobie tyle luzu i tak się wszystkim nie przejmują, że jest to naprawdę inspirujące i bardzo mi pomaga. Czasami ludzie mówią, że rzucają wszystko i jadą w Bieszczady. No ja ewidentnie w Bieszczadach nie jestem, ale też postanowiłam rzucić wszystko i po prostu wyjechać, co jest do mnie tak niepodobne, że sama do tej pory się sobie dziwię. Tak naprawdę planowaliśmy wyjazd już jakiś czas temu, na zupełnie inny termin, ale wszystko nam się posypało, wszystko nam się odwołało i żeby nie stracić pieniędzy, po prostu przełożyłam go na inną datę i o tym zapomniałam. I zanim się obejrzałam, ta data przyszła i okazało się, że ja niezbyt mogę jechać, bo zaraz mam premierę mojej książki, jest wielkie wyzwanie, wszystko jest w jakimś kompletnym chaosie, ja powinnam być w domu i pracować. I pomyślałam sobie, dobra, stracę te pieniądze i odwołam, a potem miałam taką myśl, nie, walić to. Jadę. Spakowaliśmy się i pojechaliśmy. I to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu, bo bardzo dużo się to nauczyłam o tym, jak żyć dobrze. Nie ma spinania się, tu nie ma śpieszenia się. Zamawiasz coś, kiedy przyjdzie, to przyjdzie. Po prostu musisz poczekać, nie możesz się na to denerwować. I na początku mnie to strasznie irytowało. Przez pierwsze dwa dni miałam takie, Jezus, dlaczego oni wszystko robią tak wolno i w ogóle tak... A potem zaczęłam łapać ten luz i zaczęłam zauważać, że to naprawdę bardzo pomaga, kiedy człowiek przestaje ciągle tak biec, przestaje się śpieszyć, tylko po prostu idzie za duchem czasu. Będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. Jeśli nie masz na to wpływu, to po co się tym przejmować? I to jest super nauka. Byliśmy właśnie na dwóch lokalnych targach. Jestem taka zazdrosna, ponieważ oni tu mają mango i mają awokado. I czytałam w internecie, jeśli Google mnie nie kłamał, to są jedynym hodowcą awokado w Europie. Mają świeże awokado, świeże mango i mnóstwo innych owoców, co musi być cudowne posiadanie ich cały czas, więc byłam troszkę zazdrosna. Ale to było fajne doświadczenie, ja w ogóle lubię w trakcie podróży zwiedzać markety, bazarki i tak dalej, patrzeć co oni mają, czy mają coś innego, czy to jakoś inaczej to wygląda. Dla mnie to jest najbardziej ciekawe oczywiście jedzenie, wiadomo. To, co przeszkadza mi i nie tylko mi, bo wydaje mi się, że po prostu tak u nas jest, to, że daliśmy sobie wmawiać, że zawsze trzeba zapierdalać i że im więcej się pracuje, tym lepiej się pracuje, tym większe sukcesy się osiąga i oczywiście jest to prawda, że bez pracy nie ma kołaczy i że trzeba trochę popracować i się poświęcić, natomiast wydaje mi się, że postrzegamy zawsze odpoczynek jako takie lenistwo. Jeśli ktoś odpoczywa, to jest leniwy. Ja uczę się cały czas tego, żeby tego tak w ogóle nie postrzegać i ten wyjazd bardzo mi pomaga, bo z jednej strony oni naprawdę mają wszystko gdzieś. Naprawdę, nigdzie się nie śpieszą, nic się nie stało, jak ktoś się gdzieś spóźni, ale z drugiej strony praca jest wykonana, wszystko jest zrobione, tak jak ma być, więc tak jakby to nie jest tak, że się świat zawali, jeśli robisz coś wolniej albo dbasz o siebie i po prostu chcesz chwilę odpocząć. I tego chcę się nauczyć, mam nadzieję, że wyciągnę to z tego wyjazdu i po prostu będzie mi się lepiej odpoczywało. A jeśli chodzi właśnie o zwiedzanie, to tak jak mówiłam, mój typ zwiedzania to odwiedzanie sklepów, kupowanie innych smaków rzeczy, których nie ma w Polsce. Mam taką czekoladę od Nestle i mam inny smak Lay'sów. Chcemy spróbować, jak smakują.
bo to się nas to ciekawi. No. Więc te spontaniczne wakacje, które były czymś, co chciałam odwołać, okazały się być bardzo dobrą drogą do tego mojego lepszego życia, o którym wam mówiłam w pierwszym odcinku. I myślę, że to spoko właśnie pomysł na to, żeby ten proces jeszcze bardziej przyspieszyć i żeby być po prostu dla siebie dobrym. Cały czas wszystko porównuję do treningu i diety, ale to chyba po prostu dlatego, że to jest mój zawód. I tak jak w treningu regeneracja jest potrzebna i potrzebny jest odpoczynek, tak samo w życiu ten odpoczynek jest konieczny po to, żebyśmy mieli energię robić kolejne rzeczy. I ja gdzieś cały czas o tym zapominam. I cały czas mi się wydaje, że ja dam radę zrobić więcej, że cały czas mogę się zgodzić na coś jeszcze, że potem odpocznę i w końcu zawsze doprowadzam się do takiego momentu, w którym jestem naprawdę zmęczona. Więc cieszę się, że teraz się nie ugięłam. I no dobra, spowodowała to trochę kasa, tak? Byśmy stracili też kasę, gdybyśmy zrezygnowali całkiem z wakacji, ale cieszę się, że tego nie zrobiłam i że korzystam, bo rzeczywiście naładowałam sobie baterię i czuję się taka energetyczna, czuję, że mam dużo pomysłów i że chrupię wam ciągle tymi chipsami, ale mam nadzieję, że mnie zobaczycie. I że dobrze jest odpoczywać i to wcale nie jest lenistwo, tylko to jest dbanie o siebie. Takie proste rzeczy, a czasami człowiek dopiero jak dojrzewa, to do tego dorasta. Masakra. Nam mieć zdecydowanie bana do wszystkich sklepów związanych z rzeczami, które mają rzeczy do kąpieli. Właśnie wyszłam z jednego sklepu, obkupiłam się strasznie, kupiłam rzeczy dla siebie, kupiłam rzeczy też dla dwóch przyjaciółek, które opiekują się kotami, jak nas nie ma, więc mam wielkie takie bomby zapachowe pachnące do kąpieli. Kupiłam też jakiś żel do kąpieli, co tam jeszcze było? I jeszcze taką bombę, która zamienia się w pianę podobno po wrzuceniu do wody, więc zobaczymy, mam nadzieję, że się sprawdzi. Ale jestem przynajmniej szczęśliwa i zadowolona. Lubię takie umilacze czasu i strasznie lubię właśnie brać kąpiel i rozkoszować się tym, zapalać sobie świeczkę, korzystać z tych bomb, więc jestem zadowolona. Nie wiem, czy mój portfel jest zadowolony, ale nieważne. Nieważne. Myślę, że zawsze postrzegamy rzeczy na czarne i białe. Tak samo często łapię się na tym, że ludzie tak postrzegają dietę i trening, że albo robimy wszystko na 100%, albo nie robimy tego w ogóle. I tak samo jest ze zmianami w życiu. Jak wrzuciłam ten pierwszy film o tym, że chcę zmienić swoje życie, chcę, żeby było lepsze, przyjemniejsze, żeby się tak nie śpieszyć, odpoczywać, to bardzo dużo osób już po kilku dniach mnie pytało, jak mi idzie i czy już mi się udało. I ja uważam, że to jest proces i to będzie trwało. Cały czas się uczę nowych rzeczy. I cały czas też popełniam błędy i mam nadzieję, że na tym kanale będę też pokazywać to, jak mi idzie i razem ze mną będziecie się rozwijać, ale też będziemy prowadzić właśnie lepsze, przyjemniejsze życie. Organizacja czasu to jedno i na pewno będę chciała się na tym skupić, ale takie dostrzeganie tego, że odpoczynek jest ważny, korzystanie z życia, robienie rzeczy przyjemnych i tego, żeby życie było po prostu przyjemniejsze, też jest dla mnie ważne i tego mam zamiar się cały czas tutaj uczyć. Może nie ma dużej ilości warzyw, ale na pewno zaletą jest to, że jedzą to naprawdę regionalnie. W każdej restauracji jest praktycznie to samo i lubią po prostu swoje tradycyjne dania i jest to urocze. Co przeszkadza w Hiszpanii to to, że oni jedzą bardzo tłusto. Jest bardzo mało warzyw, jedyne warzywa to praktycznie ziemniaki. Wszystko jest albo smażone, albo właśnie jakieś tłuste mięsa i tak dalej, więc ciężko mi się już odnaleźć. I to jest taka jedyna chyba wada, jeśli chodzi o ich kuchnię. Myślę, że bardzo często my nie uważamy, że potrzebujemy jakiejś specjalnej chwili na to, żeby zrobić coś miłego dla siebie, żeby coś się wydarzyło, że trzeba jechać do Hiszpanii, albo mieć urlop, albo mieć luźniejszy czas, żeby zadbać o siebie. I ja tego dla siebie nie chcę i coraz częściej o tym myślę, coraz częściej to do mnie dociera, że ja chcę codziennie zrobić dla siebie coś miłego, dlatego że codziennie ze sobą żyję. I kiedy będzie lepszy moment? Jestem teraz zdrowa, jestem sprawna, mogę korzystać z życia, więc mogę nawet poświęcić te 5 minut dziennie na to, żeby zrobić sobie jakąś dobrą herbatę i chwilę ze sobą posiedzieć, zrobić chociaż jedną miłą rzecz dla siebie, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Ciągle mogę czekać i czekać i czekać na lepszy moment, a może ten moment w ogóle nie nadejdzie. I z taką myślą was dzisiaj zostawiam. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie proszę kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z treściami o lepszym życiu. A my widzimy się za tydzień. Hejka!